okolicach wału Miedzeszyńskiego niedaleko Wisły dwóch spacerujących mężczyzn natrafiło na kabel zwisający z gałęzi. Oprócz tego dostrzegli torbę na laptopa, ubrania i ciało w stanie zaawansowanego rozkładu. Znalezione na miejscu potwierdzenie przelewu wskazuje na to, że zmarłym jest chorąży Stefan Zielonka, szyfrant polskiego wywiadu. Wojskowy zaginął rok wcześniej, w bardzo zagadkowych okolicznościach. Co ciekawe, teren, na którym znaleziono ciało, dokładnie przeszukano tuż po jego zaginięciu. To tylko początek niejasności w historii, w której nic nie jest pewne, poza tym, że zniknął człowiek, który miał dostęp do najbardziej tajnych dokumentów polskiego wojska i NATO. Sprawa bardzo tajemnicza, pełna wykluczających się hipotez. Sami musicie rozstrzygnąć, która wersja zdarzeń jest najbardziej prawdopodobna. Jak zaginął szyfrant Zielonka? Opowiem ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Jest 19 kwietnia 2009 roku. Żona Stefana Zielonki zgłasza zaginięcie swojego męża na policję. Tak naprawdę nie wie, kiedy ostatni raz go widziała. Małżeństwo od kilkunastu lat jest w separacji. Mimo tego, że nadal dzielili niezbyt duże mieszkanie w bloku na Gocławiu, praktycznie się nie spotykali. W jednym pokoju mieszkała żona Zielonki z córką, w drugim on. Pokoje były zamykane na klucz, w skrócie każdy miał swoje życie i swoją półkę w lodówce. Właśnie dlatego, że domownicy nie zwracali na siebie zbyt dużej uwagi, trudno było ustalić, kiedy szyfrant polskiej armii zniknął. Zaginięcie wojskowego tak naprawdę zauważyli dopiero jego koledzy z pracy. Wtedy to żona szyfranta poinformowała policję. Zielonka miał wrócić do pracy po leczeniu urazu kręgosłupa. Jednak w dniu, w którym kończyło się jego zwolnienie, nie dotarł do jednostki. Domownicy początkowo byli przekonani, że Stefan Zielonka wyjechał służbowo, albo jak to miał w zwyczaju, przesiaduje na swojej działce. W lodówce znajdowały się zakupy, które zrobił na zbliżające się święta wielkanocne. Wszystko wskazywało na to, że wyszedł nagle z domu. Po przesłuchaniach domowników i sąsiadów ustalono, że najprawdopodobniej zaginął 12 lub 13 kwietnia 2009 roku. W ustaleniu dokładnej godziny miał pomóc monitoring zamontowany na budynku, w którym mieszkali Zielonkowie. Jednak nie można było go przewijać w przyspieszeniu, a tylko w czasie rzeczywistym. Dlatego żandarmeria wojskowa oddelegowała do tej pracy jedną osobę, która cały czas oglądała zapis monitoringu. 6 maja warszawska policja opublikowała zdjęcia i prawdopodobny rysopis poszukiwanego chorążego z dnia zaginięcia. 174 cm wzrostu, około 80 kg, szczupła budowa ciała, włosy ciemne, szpakowate, krótkie, twarz pociągła, wąsy, oczy piwne. Mężczyzna ubrany był najprawdopodobniej w niebieskie spodnie jeansowe, czarną czapkę, bejsbolówkę i granatową kurtkę. Mógł mieć również małą czarną teczkę przewieszoną przez ramię. Zaginionego standardowo szukano w szpitalach i izbach wytrzeźwień. Okolice działki szyfranta, na której spędzał dużo czasu, przeczesywano zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Brzegi Wisły były przeszukiwane przez śmigłowiec wyposażony w kamerę termowizyjną, również bez efektu. Zielonka przepadł właściwie bez śladu. Poszukiwania utrudniał fakt, że nie miał telefonu komórkowego. 52-letni chorąży korzystał tylko z komputera swojej córki. Generalnie mieszkanie Zielonki w niczym się nie wyróżniało. Nie było w nim żadnego specjalistycznego sprzętu, śledczy znaleźli tylko kilka pamiątek z zagranicznych misji, kasety z ulubionymi filmami i płyty z muzyką. Co ciekawe, Stefana Zielonkę początkowo poszukiwano jako zwykłego obywatela. Dopiero po 2 tygodniach do działań dołączyło wojsko.
Pod uwagę brano dwie możliwości zniknięcia szyfranta. Samobójstwo, ewentualnie jakiś nieszczęśliwy wypadek albo, najczarniejszy scenariusz dla wywiadu, werbunek polskiego szyfranta przez wywiad obcych państw. Jak czytam w artykułach prasowych z maja 2009 roku, zaginięcie szyfranta stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Miał ogromną wiedzę o wywiadzie wojskowym, znał kryptonimy oficerów wywiadu pracujących za granicą i tajne szyfry. Gazeta Dziennik 21 maja 2009 roku dotarła do informacji, że zaginiony chorąży szkolił tzw. nielegałów. Elitarnych oficerów wywiadu, którzy organizują za granicą siatki szpiegowskie. Dziennikarze potwierdzili te informacje w kilku niezależnych źródłach. Według tych doniesień Zielonka znał personalia i twarze agentów pracujących poza krajem. Jego wiedza była unikatowa. Natomiast szef służby wywiadu wojskowego przekonywał, że Zielonka nie był analitykiem informacji, a bardziej pracownikiem technicznym. Podobnego zdania był szef Zielonki, Bartłomiej N. Według niego chorąży dopiero po powrocie do pracy miał być wdrażany na nowe stanowisko. Jego aktualna wiedza była przestarzała i sięgała PRL-u. Sprawa wywoływała ogromne emocje. Ministrowi Obrony Narodowej i szefom służb zarzucano, że nie mieli żadnego pojęcia o zaginięciu swojego pracownika. Doradca premiera do spraw służb przekonywał znów, że szyfranta szukał specjalny zespół. Większość ówczesnych decydentów związanych z kręgami wojskowymi potwierdzała to, że mało prawdopodobne jest, aby Stefan Zielonka przeszedł na stronę obcego wywiadu. Finalnie w maju 2009 roku prokuratura wojskowa wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia dezercji. Kim jest chorąży Stefan Zielonka? Urodził się w marcu 1957 roku. Pochodził z małej miejscowości Płowęż, niedaleko Grudziądza i miał czwórkę rodzeństwa. Swoją służbę w wojsku rozpoczął w 1977 roku. Po przejściu odpowiednich kursów trafił do drugiego zarządu sztabu generalnego. Miał bardzo dobrą opinię wśród zwierzchników, jak możemy przeczytać w jego ocenie opisowej z 1983 roku. Pracuje operatywnie, jest dokładny i samodzielny, ma duże poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, fachowe przygotowanie dobre, wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, ma duże oczytanie oraz usilnie pracuje nad sobą. Starszy chorąży Stefan Zielonka wyjeżdżał na misje zagraniczne. Za swoją pracę podczas pobytu polskiego kontyngentu w Namibii na przełomie lat 89-90 został wyróżniony srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju. Później uczestniczył też w misjach pokojowych na Bałkanach. I tutaj pojawia się dziura w informacjach na temat pracy Stefana Zielonki. Chorąży przez 2 lata miał czekać na pozytywną weryfikację umożliwiającą mu pracę po rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych. Opóźniający się proces weryfikacji skłonił go do rezygnacji z pracy w armii i przejścia na emeryturę. Ostatecznie za namową swoich szefów wrócił do wojska. Wiadomo, że w 2008 roku przeszedł pozytywnie weryfikację. W 2009 roku trafił na kurs kierowników kancelarii kryptograficznych. Wspominaliśmy o sytuacji rodzinnej Stefana Zielonki. Jego żona nie zauważyła, żeby przed zniknięciem miał gorszy nastrój. Ze swoją córką od dłuższego czasu właściwie nie rozmawiał. Sąsiedzi opowiadają, że był bardzo spokojny, małomówny, był bardzo pomocny. Z mieszkania Zielonków nigdy nie było słychać jakichkolwiek odgłosów kłótni. Chorąży przesadnie wręcz dbał o swoje zdrowie i był absolutnym wrogiem jakichkolwiek używek. Szyfrant zaginął 2 miesiące po ukończeniu kursu. Z zeznań innych uczestników tych szkoleń wynika, że był pogodny i opowiadał o swoich planach na przyszłość. Między innymi planował zakup telewizora i remont tarasu.
Dziennikarskie ustalenia sugerowały, że zaginiony pracownik wywiadu wojskowego chorował na depresję, o czym nie wiedzieli jego przełożeni. Sprawą Zielonki zajęła się również Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Według posłów Szyfrant miał problemy osobiste i psychiczne. Jego zaginięcie miało wskazywać na samobójstwo. Po 6 miesiącach śledzenia nagrań kamery zamontowanej przed domem Zielonki, na monitorze w końcu pojawiła się postać Szyfranta. Data na nagraniu to 12 kwietnia 2009 roku, niedziela wielkanocna. Tego dnia chorąży wyszedł z mieszkania rano o 9.27, następnie wrócił o 16.45. Po raz ostatni kamera zarejestrowała go o 17.09. Wychodził z bloku w kierunku przystanku autobusowego. Stamtąd często jeździł na działkę nieopodal wału Miedzeszyńskiego, gdzie lubił obserwować zwierzęta. Chodziło dokładnie o autobus linii 175. Niestety monitoring w autobusie tego dnia nie działał. Stefan Zielonka był ubrany w czarną kurtkę, czarną czapkę z daszkiem, dżinsy, szare sportowe buty i miał ze sobą torbę na laptopa. Mimo potwierdzonego rysopisu, poszukiwania nie przynosiły większego rezultatu. Po tym, gdy sprawa zyskała duży rozgłos, na policję kilkukrotnie zgłaszają się osoby, które twierdzą, że widziały Zielonkę. Za każdym razem była to ślepa uliczka. Pewnego dnia do śledczych dotarł tajemniczy list, którego autor przekonuje, że Zielonka wysłał do niego zaszyfrowany komunikat radiowy. Szyfrant jest przetrzymywany i prosi o pomoc. Wiadomość wyglądała dość wiarygodnie, pisana wojskowym językiem. Ostatecznie prokuratura ustaliła, że nadawcą tajemniczego listu był emerytowany kapitan żeglugi wojskowej chorujący na schizofrenię. Kolejną sensacyjną informacją było ustalenie, że na koncie zaginionego wojskowego znajduje się sporo pieniędzy. Było to około 500 000 złotych. Nawet bliscy Zielonki nie mieli świadomości, jaką kwotę zgromadził. Pojawiły się więc spekulacje, że poszukiwany Szyfrant był bardzo dobrze opłacanym szpiegiem obcego wywiadu. W lutym 2010 roku rosyjski tygodnik Argumenti Niedzieli napisał, że Szyfrant pracował dla rosyjskiego wywiadu. Prawdopodobnie ten artykuł był tylko propagandową odpowiedzią na zatrzymanie w Polsce rosyjskiego agenta. Prokuratura wojskowa w marcu 2010 roku przedstawiła Szyfrantowi zarzut dezercji. W kwietniu, czyli rok po zaginięciu, francuski portal Intelligence Online podaje kolejną szokującą wiadomość. Stefan Zielonka znajduje się najprawdopodobniej w Chinach, gdzie kontynuuje współpracę z tamtejszymi służbami specjalnymi. Według tego artykułu został ewakuowany z kraju, bo groziła mu dekonspiracja. Zielonka mieszka teraz niedaleko Szanghaju, gdzie towarzyszy mu jego żona i dziecko. Historia rodem z filmu o Jamesie Bondzie, jednak dość szybko ustalono, że bliscy Zielonki przebywają w Warszawie, a nie w Chinach. Brak konkretnych postępów w śledztwie mnożył tylko możliwe wersje zdarzeń, przy czym każda wydawała się równie sensacyjna i równie prawdopodobna. Wracamy do 27 kwietnia 2010 roku. Dwóch mężczyzn mieszkających niedaleko wału Miedzeszyńskiego, Mariusz M. i Dawid C., wybierają się na spacer po okolicy. Rozglądając się po lesie niedaleko Wisły, natrafiają na porozrzucane rzeczy. Ich uwagę zwraca zawieszona na drzewie torba na laptopa. W środku znaleźli scyzoryk, okulary, odręczną notatkę z wymiarami na parapet i wyciąg z konta bankowego schowany w foliowej koszulce. Na druku bankowym znajdowały się dane Stefana Zielonki. Mężczyźni dostrzegli na drzewie coś jeszcze. Pętlę wisielczą skonstruowaną z czarnego kabla. W zbiorniku obok pływały jakieś części garderoby. Zauważyli również wystającą z wody kość. Wezwani na miejsce funkcjonariusze przeszukali teren. Na wypalonej trawie natknęli się na ludzką czaszkę. Kilkaset metrów od wspomnianego drzewa znaleziono kolejne szczątki, najprawdopodobniej porozrzucane przez dziką zwierzynę. Wypompowano więc wodę ze zbiornika, gdzie wcześniej zauważono kość.
Znaleziono tam jeszcze czarną kurtkę, dwa zegarki Casio i następne części szkieletu. Miejsce, gdzie znaleziono ciało i rzeczy należące do Stefana Zielonki, znajduje się w odległości około 1500 metrów od jego działki. Jak wynika z artykułu Gazety Polskiej z 2013 roku, przy spodniach znaleziono futerał na telefon komórkowy. Z relacji bliskich wynika, że Zielonka nigdy czegoś takiego nie nosił, a komórki w ogóle nie używał. Wyciągnięte z wody ubrania rzeczywiście były podobne do odzieży szyfranta, jednak rodzina ich nie rozpoznała. Znalezione zegarki też miały nie należeć do Zielonki. Te, których używał, były w domu. Tutaj autorka tekstu również powołuje się na zeznania rodziny Chorążego. W lesie nie znaleziono portfela i kluczy do mieszkania. W torbie natomiast znajdowała się jedna tabletka leku psychotropowego. Prokuratura wojskowa wstępnie zidentyfikowała znalezione fragmenty szkieletu jako ciało Stefana Zielonki. Ostatecznie te kwestie miały rozstrzygnąć testy DNA. I tutaj ponownie już tradycyjnie dla tej sprawy zaczęły się pojawiać kolejne szokujące informacje. Ówczesny prokurator generalny Andrzej Seremet przekazał na antenie radia RMF FM, że testy genetyczne znalezionego ciała dały sprzeczne wyniki. Zacytuję. Badania DNA dokonane z fragmentu kośćca wykazały, że jest to szyfrant. Badania zęba wykluczyły to. Zlecono więc kolejne badanie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. 2 czerwca 2010 roku pułkownik Ireneusz Szeląg przekazał oficjalną informację. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie uznaje w sposób niebudzący wątpliwości, że odnalezione zwłoki są szczątkami Chorążego Stefana Z., poszukiwanego żołnierza służby wywiadu wojskowego, co powinno zamknąć wszelkie spekulacje w tej sprawie. Dziękuję. Czy jakieś pytania odnośnie tego? Jeżeli chodzi o datę śmierci, to oczekujemy na ekspertyzę patomorfologa w tym zakresie. Bardzo możliwe, że pojawi się ona w piątek, pod koniec przyszłego tygodnia, ale jest to termin wstępny. Jeśli Państwo jesteście zainteresowani, polecam odwiedziny na stronie www.npw.gov.pl. Tam będzie stosowny komunikat w tej kwestii. Jeśli Państwo będziecie zainteresowani taką formą jak aktualnie, to wydam stosowne oświadczenie w tej sprawie. Jeżeli chodzi o śledztwo dotyczące dezercji Chorążego Stefana Z., to oczywiście takie ustalenie nakazuje konieczność umorzenia tego śledztwa. Jeżeli chodzi o kwestię podstawy prawnej umorzenia, jest ona oczywiście uzależniona od określenia chociażby daty śmierci, natomiast dalsze działania prokuratury w tej sprawie oczywiście będą również uzależnione od wyników ekspertyzy patomorfologa. Oczekujemy. Czy wiadomo coś na temat przyczyn zgonu? Jeżeli chodzi o przyczyny zgonu, to oczywiście one będą ewentualnie, określi je patomorfolog i one ewentualnie będą asumptem do dalszych działań prokuratury. Oczekujemy również na ekspertyzę w zakresie badań toksykologicznych. Myślę, że ona może być wykonana również w tym terminie, który podałem, czyli najwcześniej w piątek w przyszłym tygodniu. Czy śledztwo w sprawie ewentualnego morderstwa jest prowadzone? No nie jest prowadzone śledztwo w sprawie ewentualnego morderstwa, bowiem do tej pory nie uzyskano jakichkolwiek danych w tym zakresie. Do tej pory. Prawie pół roku później, 19 listopada, prokuratura wojskowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie dezercji Stefana Zielonki, stwierdzając brak znamion takiego przestępstwa. Pułkownik Szeląg poinformował, że nie ma żadnych dowodów, by uznać, że do śmierci szyfranta przyczyniła się osoba trzecia. Zdaniem prokuratury wojskowej, szereg przesłanek wskazuje, że przyczyną jego śmierci był najprawdopodobniej zamach samobójczy. Nie podano jednak żadnych szczegółów, powołując się na tajny charakter śledztwa. Na problemy psychiczne Stefana Zielonki wskazuje jego rozmowa z lekarzem wojskowym początkiem kwietnia 2010 roku. Szyfrant podczas pobytu na kursie kryptograficznym poślizgnął się na chodniku i doznał kontuzji kręgosłupa. I tak podczas jednej z późniejszych wizyt u specjalisty skarżył się na nerwice i bezsenność. Kilka tygodni przed zniknięciem Chorąży przypadkowo natknął się na swojego sąsiada Marka L. Według niego Zielonka wyglądał na przygnębionego i nie miał czasu rozmawiać. Podobne obserwacje miała też inna sąsiadka.
Co nietypowe, przed zniknięciem chorąży Zielonka miał w nocy ciągle włączone światło. Spróbujmy teraz przeanalizować pojawiające się niewiadome i nieścisłości w sprawie zaginięcia szyfranta. Mimo zapewnień prokuratury sądowej, nadal nie znamy dokładnej daty śmierci Stefana Zielonki. Generalnie utajniony charakter tego śledztwa powoduje to, że nadal nie znamy odpowiedzi na wiele pojawiających się w tej sprawie pytań. Często podnoszonym aspektem było logowanie się na konto szyfranta w serwisie Nasza Klasa już po jego zaginięciu, dokładnie 30 kwietnia 2009 roku. Według artykułu Gazety Wyborczej z 2011 roku odpowiada za to kolega zaginionego. Na komputerze w pracy Zielonka miał zapisane hasło do tej witryny. Jeden z jego kolegów z ciekawości więc włączył wspomniane urządzenie i zalogował się za pomocą zapisanych danych. W przytaczanym już tekście Gazety Polskiej z 2013 roku możemy przeczytać, że na kablu, na którym powiesił się Zielonka, znaleziono włosy, których część nie należała do szyfranta. Znalazłem również informację, że w 2009 roku chorąży dostał receptę i wykupił w aptece Lerivon i Pramolan, popularne leki antydepresyjne i uspokajające. Badania toksykologiczne wykluczają jednak, aby przed śmiercią w jego organizmie pojawiły się jakieś leki, trucizna albo narkotyki. Autorka artykułu z 2013 roku dotarła też do opinii biegłych patomorfologów. Według opinii specjalistów, na podstawie znalezionego szkieletu nie można ustalić dokładnej przyczyny śmierci. W takim wypadku nadal możliwa jest wersja, według której Stefan Zielonka mógł zostać zamordowany przez zwykłych kryminalistów lub z ręki obcego wywiadu. Jadwiga W., kobieta sąsiadująca z ogródkiem działkowym szyfranta, zauważyła już po zaginięciu Zielonki rozkopany kompostownik na jego posiadłości. Co zastanawiające, kilka dni później wszystko było już uporządkowane. Warto podkreślić, że klucze do działki miał tylko chorąży, a jego córka nie wiedziała nawet, gdzie znajduje się ten ogródek. W wielu artykułach spotkałem się z pytaniami, dlaczego z ciała pozostał tylko szkielet, a druk z banku był nadal czytelny. Jeśli rzeczywiście papier znajdował się w foliowej koszulce, na co wskazują dostępne informacje, a torba była szczelnie zamknięta i zawieszona na drzewie, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że druk zachował się w dobrym stanie mimo upływu roku. Wiele emocji wzbudziła też informacja dotycząca znacznej sumy pieniędzy, jaką na swoim koncie zgromadził Zielonka. Jednak bliscy chorążego mówią wprost, był oszczędny do granic możliwości. Posiłki do pracy zawsze przynosił z domu, nigdy nie wychodził zjeść na miasto, nie miał samochodu, wszystkie pieniądze zarobione podczas zagranicznych delegacji oszczędzał na swoim koncie. Jest więc bardzo prawdopodobne, że przez kilkadziesiąt lat odkładania suma urosła do bardzo konkretnych rozmiarów. Na pewno oliwy do ognia dolał artykuł przytaczanego portalu Intelligence Online. Już po odnalezieniu ciała Zielonki, szef tej witryny, Philippe Vasse, przekonywał, że pracownik polskiego wywiadu na 90% żyje. W jego opinii stopień rozkładu ciała i brak konkretnych dowodów sugerują ingerencję wojskowych służb specjalnych. Zwolennicy tej teorii wskazują na krótki czas dzielący pierwszą publikację Intelligence Online związaną z obecnością Zielonki w Chinach, a dzień znalezienia zwłok nad Wisłą. Według tej wersji bezradne służby miały sfingować samobójstwo szyfranta, dodatkowo na miejsce zostały podłożone jakieś zwłoki w takim stanie rozkładu, że można je połączyć z poszukiwanym tylko na podstawie testów DNA, a dostęp do wyników tego testu miała mieć tylko i wyłącznie prokuratura. Zastanawiające są również doniesienia Gazety Polskiej na temat tego, że rodzina nie rozpoznała części znalezionych ubrań Zielonki. Tutaj pojawia się pytanie, czy było to spowodowane roczną ekspozycją odzieży na czynniki pogodowe, czy też ubrania nie należały do szyfranta. Ciężko odnieść się do tej informacji, ponieważ żadne inne źródło nie porusza tego aspektu.
Mnie najbardziej zastanawia to, dlaczego dopiero po roku znaleziono ciało szyfranta. Znajdowało się ono stosunkowo niewielkiej odległości od jego ogródka działkowego, w dość dostępnym terenie. Krótko po zaginięciu obszar w okolicach działek miał być dokładnie przeszukiwany zarówno z ziemi, jak i powietrza, metr po metrze. Znaleziono przecież nawet ukryte krzaki konopi, a ciała chorążego nie. Fakt ten wskazuje na to, że cała akcja nie była prowadzona z takim rozmachem, jak nas o tym informowano, albo ciała chorążego jeszcze tam nie było. Sprawa zaginięcia szyfranta Zielonki jest bez wątpienia jedną z najbardziej tajemniczych historii ostatnich lat. Zawód, który wykonywał, wiedza, jaką posiadał, pozwoliła stworzyć w mediach historię rodem z hollywoodzkich filmów. Poprzez utajnienie śledztwa ponad 11 lat od tych wydarzeń, nadal w wielu aspektach musimy polegać tylko na domysłach. Proszę, dajcie znać w komentarzach, co waszym zdaniem wydarzyło się w kwietniu 2009 roku. Która z tych wersji przekonała was najbardziej?